Witam Was, ekipa WTCG Poland. Dzisiaj zaprezentujemy unboxing najnowszego dodatku Reign of Fire. Jest to trzeci dodatek z bloku Time Walkers, co zakończy nam ten blok. Także niedługo możemy się spodziewać czy jakichś kolejnych koncepcji i może wreszcie czegoś związanego z Pandarium. No, tak czy inaczej, zacznijmy nasz unboxing. Ten dodatek wprowadził trochę zmian. Poza oczywiście nowymi mechanikami, tak jak portal oraz różnymi ciekawymi pomysłami, największa zmiana dotyczy samych zawartości boosterów. Oczywiście nadal mamy 15 kart. Są rarki, epiki, takie tam. No wiadomo, to się nie zmieniło. Zmieniło się to częstotliwość, z jakimi te karty się pojawiają, a dokładnie dotyczy to lootów. Teraz looty mają szansę trafienia w boosterze 1 na 9 boosterów. To oznacza, że teraz są 4 luty na boksa, co zwiększa ich częstotliwość, zwiększa liczbę montów, a za to tym samym zmniejszy ceny samych lutów. Poza tym w tym dodatku możemy znaleźć luty ze wszystkich dodatków, jakie dotychczas były. Także Spectral Tiger, El Polo Grande, bez różnicy. Wszystko co było. Kolejną nowością jest to, że teraz crafty już porzucono stary system wysyłania, zbierania potrzebnych rzeczy i wysyłania do kryptozoika albo wymieniania na crafty podczas turniejów, ale wszystkie crafty możemy znaleźć jako booster, jako dodatkowa karta, po prostu zamiast bohatera lub starego jakiegoś crafting itemka. Teraz są od razu same crafty, co przyspiesza sam proces i według mnie jest dość dobrym rozwiązaniem. No i oczywiście najnowszy, najbardziej komentowany, najgłośniejszy pomysł, stworzenie godpacków, czyli specjalnych boosterów, które są bardzo rzadkie, które zawierają zamiast zwykłych kart 15 różnych lootów. Także ze wszystkich dodatków, jakie były. Także Spectral, El Polo Grande, Feldrake, Ghostly Charger, wszystko w jednym boosterze. Także jest, z powrotem jest po co otwierać boostery, jest to naprawdę przydatna rzecz. No, mamy tutaj dwie pierwsze erki. Ten dodatek głównie się skupia, oczywiście, tak jak można zauważyć po spoilerze, a także podczas naszego otwierania, jest mocno skupiony na demonach. Także cała nowa mechanika portal opiera się także na wyciąganiu demonów. Oczywiście nie zapomniano o starych ukochanych Night Elfach oraz innych rasach, które także dostały nowe zabawki. O, właśnie. Jest to epik. Jest to dość ciekawy nekles. Jeden z ciekawszych itemków, jakie są w tym dodatku, tak uważam. Mogą mieć fajne zastosowanie. Oczywiście meta, pomimo tego, że wyszło bardzo dużo dobrych, świetnych, kontrolnych kart, także takich spowalniających tempo, nadal są także i takie, które przyspieszają je, więc tradycyjne agro, rush decki będą cały czas istnieć. Meta będzie jeszcze szybsza nawet niż poprzednio, także nie ma co oczekiwać jakichś cudów w tym przypadku. Przynajmniej w kołze. W Contemporary można spróbować się pobawić w jakieś bardziej kontrolne deki, takie jak już mieliśmy okazję zauważyć na przykład na ostatnim DMF-ie, które się pojawiały. Także tam będzie, myślę, że o wiele ciekawiej w tym aspekcie. No i tak jak widać, dwie erki w jednym boosterze. Zwykła, a druga, która jest epikiem, craft. Legacy of Lordaeron.
Epic. Kolejną nową mechaniką, poza już wcześniej wspomnianym przeze mnie portalem, jest także warp. Działa on tak, że gdy karta zostanie odsłonięta w jakiś sposób z naszego deku, czyli najczęściej przez jakąś abilitkę albo nowe questy, to jest właśnie warp, o którym mówię. Można zauważyć tutaj na karcie. To wtedy możemy zagrać tą abilitkę za free. Co tak naprawdę jest także bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla decków, które będą próbowały grać dłużej. No. Kropty też Bringer. Ulubieniec wszystkich fanów Lore. I pierwszy lód, jak widać, z innego dodatku z War of the Elements, Landro Lich King. No i RK. Także oczywiście, jeżeli odsłonimy więcej warpów, możemy je zagrać wszystkie naraz. Każda klasa dostała po jednym warpie do siebie. Także to jest dobry początek. Zobaczymy jak dalej, czy będą wydawać kolejne warpy. Jest to bardzo fajna mechanika. Trochę zbliżona, a w pewnym sensie może do takiego defratu. Coś w tym stylu. Pozwala zagrywać ze free karty. Kolejny lód, tym razem z Wrathgate'a, Landros Gift, w którym możemy trafić wiele losowych lutów, ale to już w samej grze. No i RK Grom Hellscream. Ogólnie ten dodatek skupia się na erze, na wydarzeniach z Warcrafta Trójki oraz wszystkich ich bohaterów oraz no, jednych trzeba przyznać z najbardziej kultowych postaci, takich jak Grom Hellscream, Jaina za młodości, Rexar. Arthas, Rexxar. A wszyscy najwięksi bohaterowie Azeroth to tak naprawdę. Więc można tu znaleźć bardzo dużo ciekawych odniesień do lora, zagrać swoimi ulubionymi postaciami, a karty są naprawdę świetne. Pod względem i mocy, efektu, jak i samych artworków, tak jak zawsze. Drektar. Mając na uwadze tak szeroki lore oraz taką ilość różnych bohaterów, kolejny craft, było bardzo ciężko zdecydować się, jakich Master Hero by zrobić w tym dodatku. Postawiona jednym z nich jest ulubienie z tłumów Medivh. To jest, ma dość ciekawą mechanikę sam w siebie, nie wiem czego to zobaczymy, ale osobiście dość mi się podoba. Jest za 5, nie ma zbyt dużo życia, ma jeden ataku, ale za 8 pozwala nam wyszukać z deku dowolnego innego Master Hero i zagrać go jako Alaya. Mechanika dość ciekawa. Muszę przyznać, że na pewno daje niezłe możliwości. Fakt, meta jest w tym momencie trochę zbyt szybka, żeby dobrze go wykorzystać, ale myślę, że gdzieś się jeszcze pojawi i nas zaskoczy. Dwa luty za nami, czyli statek.